Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącą własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Nadwiślańskiej nr 1 wraz z sprzedażą udziału wynoszącą 8495/256160 części nieruchomości wspólnej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1458. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Witkowicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Nadwiślańskiej. Lokal jest o powierzchni 84 m 95 cm. Znajduje się na parterze budynku. Jest to lokal, który składa się z 5 pomieszczeń w stanie surowym, przeznaczonym do adaptacji i wykończenia, wymagający przeprowadzenia znacznych prac remontowych. Nieruchomość lokalowa została wyszacowana na kwotę 383 387 zł, to jest po 4513 zł 9 groszy za metr kwadratowy. Przetarg będzie ustny, nieograniczony, skierowany do wszystkich zainteresowanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałbym zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 15.10.2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 17.10.2013 roku, godzina 15.